W Misterium Grozy słyszymy się wreszcie po raz piąty, czyli kolejna audycja, kolejna odsłona, w której witają Was Krzysztof Korsarz-Biliński i Michał Stonowski. Jak co tydzień będziemy mieli dla was garstkę newsów, garstkę informacji, troszeczkę ciekawostek, a także korespondencję oraz audiobook i wiele, wiele muzycznych ciekawostek. Na początek pierwsza z nich, którą mieliście okazję usłyszeć, był to utwór Czas Voodoo zespołu krakowskiego Voodoo. Płyta z dawnych, dawnych lat 80., dokładnie z roku 1987, wyreedytowana przez Old School Metal Maniac w roku 2013, dzięki czemu zyskała nowe, interesujące brzmienie po remasteringu, który dodał tej płycie świeżości. No i teraz możemy się cieszyć już bez żadnego problemu utworem, który dzisiaj zaprezentowaliśmy Wam na otwarcie audycji. Oczywiście klimat jak najbardziej zombiastyczny, aczkolwiek dzisiaj o zombiakach może nie aż tak wiele w audycji, ale jak najbardziej do Misterium Grozy pasujący. No właśnie, a my zmierzamy ku głównemu tematowi naszej audycji, czyli ku grozie literackiej. Krzysiek ma coś przygotowanego specjalnie na ten odcinek. Ja przyznam się, jeszcze nie miałem czasu z uwagi na kłopoty mieszkaniowe z przeprowadzką na czytanie polskiej grozy i szkoda. Natomiast Krzysiek sięgnął po autora, którego osobiście bardzo cenię i który dosyć niedawno stosunkowo zabłysnął nam na rynku literackim. Jest to Łukasz Henel i tutaj mamy Podziemne miasto. Za Podziemne miasto wziąłem się dzięki Łukaszowi Radeckiemu, który tę książkę, można powiedzieć, wysłał mi jako ekwiwalent za pewną usługę masteringowo-dźwiękową. Jestem mu za to cholernie wdzięczny, bo już od dawien dawna polowałem na Podziemne miasto. Tu akurat okazała się książka znakomitym prezentem. No i była jedną z pierwszych, po które sięgnąłem ostatnimi czasy po pewnej przerwie literackiej. Podziemne miasto interesowało mnie chociażby ze względu na, można powiedzieć, klimat, czyli bunkry, tajemnice niemieckiej Rzeszy, takie klimaty, można powiedzieć, dość już oklepane w pewnym sensie przez zarówno filmową, jak i literacką grozę, no ale tutaj miały miejsce w Polsce, miały polskich bohaterów i dzięki temu ta powieść już atrakcyjna była od samego opisu dla mnie. Zresztą czas jakby powieści, w której się ona dzieje, były to czasy wczesnego, jeszcze podległego Związkowi Radzieckiemu państwa polskiego po wygranej wojnie. Dokładnie całość dzieje się w 1957 roku i dotyczy właśnie przejęcia pewnej grupy bunkrów przez oddziały KGB. Radzieccy żołnierze w tym czasie planują jakby dorwać się do skarbów, które być może ukryli Niemcy w tych bunkrach. No niestety Niemcy akurat nie ukryli tam skarbów, ale ukryli coś innego, coś co właściwie niszczy całą wizję bogactwa, które mogłoby tam się znajdować. W książce jest wiele elementów, które można powiedzieć skądś znamy, ale są tak sprawnie opisane, są tak świetnie ze sobą jakby połączone, że praktycznie się ich nie zauważa i czyta się to jako całkiem indywidualną powieść, która gdzieś pomiędzy, można powiedzieć, ma tylko takie trochę naleciałości. Akcja toczy się bardzo szybko, co jeszcze istotne, język Łukasza Henela jest naprawdę dynamiczny i dzięki temu była to książka, którą pochłonąłem bodajże w kilka dni, co u mnie jest akurat wyjątkowo rekordowym czasem, gdyż akurat życie nie do końca pozwala na swobodne czytanie książek, więc każdą wolną chwilę mogę na to poświęcać. Tak było właśnie z Łukaszem Henelem. No i co mogę jeszcze tutaj dodać od siebie jako taką ogólną recenzję, to, że do kogo ta książka mogłaby trafić? Mogłaby trafić przede wszystkim dla ludzi, którzy uwielbiali twierdzę Wilsona. No, ma to po części
pewne naleciałości jedno z drugim, aczkolwiek to są tylko naleciałości dalekie i trzeba mnie zrozumieć w ten sposób, że nie wytykam Łukaszowi jakby tego, skąd mógł czerpać pomysły, zresztą nie czerpał ich bezpośrednio, więc tutaj akurat nie ma jakby tych powiązań, ale bardziej kieruję te uwagi dla osób, które właśnie coś już czytały, coś mają jakieś swoje ulubione klimaty i one tutaj mają swoje odzwierciedlenie i gdzieś przewijają się w kartkach tej książki. No i na przykład to, co mówiłem, twierdza Wilsona plus na przykład jeden z takich elementów, które dosyć mnie zaskoczyły, dzięki którym powiedzmy Łukasz mógłby być świetnym pisarzem książek z cyklu Metro 2033, to była właśnie ucieczka Polaków przez podziemne korytarze zbudowane w owych bunkrach, gdzie znajdowały się po prostu tory kolejowe. No i wszystko jakby, no, wypisz, wymaluj, pasowało do metra, w którym poruszali się ludzie po zagładzie atomowej w Moskwie. Te akurat dwa elementy były elementami, które mógłbym do czegoś porównać. Reszta naprawdę była wyjątkowa, indywidualna, no i sam obraz zła i zniszczenia, który kreował Łukasz, no, robił wrażenie. No poza tym jeszcze znajduje się jedna rzecz, taka bardzo istotna dla tej książki, to jest to coś, co można powiedzieć psychologizuje ten horror. Do końca praktycznie, czytając tę opowieść, nie jesteśmy na 100% pewni, czy bohater, który to wszystko przeżył, nie miał rzeczywiście pewnego rodzaju zaburzeń psychicznych, które spowodowały, że tak, a nie inaczej interpretował rzeczywistość. No i ten jakby element zostaje w książce niedopowiedziany, więc mamy tutaj horror podwójny, zarówno horror związany z czymś potężnym, demonicznym, jak i zarówno z czymś równie potężnym i demonicznym, czym jest po prostu nasz własny umysł. Właśnie, ciekawe jest to, co powiedziałeś o metrze, dlatego że teraz i polscy autorzy biorą się bardzo za to uniwersum, można powiedzieć. Najpierw był Paweł Majka ze swoją Dzielnicą Obiecaną, teraz na scenę wstępuje Robert Schmidt, znany tu i ówdzie z Szczurów Wrocławia i też wziął się za uniwersum metra, które teraz już w zasadzie jest bestsellerem, mimo że jeszcze nie ma premiery, albo też była niedawno, nie jestem pewien. Natomiast no, może teraz będzie kolejna Łukasza Henela. I jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła w tym, co mówisz o tej psychologii. Łukasz Henel jest, z tego co kojarzę, bardzo zajawiony na filozofię i nawet w tym kierunku się bodajże kształcił. No jestem ciekaw, jak tutaj, czy ta filozofia, czy też historia filozofii jest uchwycona w tej książce, czy Henel nawiązuje jakoś do tego dosyć, prawda, szerokiego nurtu myślenia. Tutaj, Michał, poruszyłeś dwa tematy, więc będę musiał się jakoś kolejno do tego odnieść. Mamy tutaj akurat ten wątek Metra 2033. Łukasz zapewne, słysząc to, być może będzie mnie chciał udusić, ale z drugiej strony mam nadzieję, że przysposzy mu to dużo więcej fanów niż ludzi, którzy by chcieli mu to wytknąć jako błąd. Co do Metra 2033, jest to akurat wyjątkowy fenomen, na który, no, ja dałem się złapać, można powiedzieć. Podobają mi się książki z tego uniwersum, zresztą bardzo lubię motywy postapokaliptyczne. One często pojawiają się, czy to w horrorach, czy właśnie w literaturze science fiction. No, wszystkie one są na tyle interesujące, że pokazują pewne zagrożenia, które mogą spotkać ludzkość i wcale nie są tak bardzo nierealne, jakby się chciało to wszystko widzieć. Poza tym często pewnego rodzaju istoty, tam powiedzmy zombie, czy innego rodzaju potwory, czy jakiś atak kosmitów, to zawsze można traktować jako pewnego rodzaju symboliczne wydarzenie, symboliczną jakąś zagładę, która następując powoduje to, że z ludzi wychodzą następne potwory, lub być może ludzie potrafią się ze sobą zorganizować, tak jak chociażby pokazał to w Bastionie Stephen King, co zresztą było bardzo taką pozytywną, postapokaliptyczną powieścią.
Co do Metra 2033, no to bardzo czekam na Roberta Schmidta, ponieważ no, za dzielnicę obiecaną wziąłem się do tej pory raz, aczkolwiek jeszcze nie złapała mnie ta książka. Coś w niej jest takiego, co na przykład nie urzekło mnie. Czytałem kilka innych powieści związanych z Metrem 2033, pisanych przez Rosjan i jakoś... Tam, kurczę, chyba ten strach przed zagładą atomową jest taki bardziej chyba odczuwalny, bo w Polsce mi się wydaje, że to jest tak troszeczkę na pół gwizdka. Tak, faktycznie. Miałem przyjemność czytać Dzielnicę obiecaną Pawła Majki i tutaj faktycznie jest to takie ciekawe zjawisko, że Polacy, którzy przeżyli tą wojnę atomową i siedzą w tych bunkrach pod Nową Hutą, w zasadzie oni się tak szybko strasznie z tym pogodzili. Oni są bardzo tacy do przodu. Polacy bardzo się przystosowali, można powiedzieć. To może być ciekawe też z punktu widzenia patrzenia na nasz naród. Czy jesteśmy tak zaprawieni w ciężkich bojach, że właśnie bardzo łatwo nam było się przystosować do apokalipsy. Wiesz, to jest najgorsze, że przystosować się do niesprzyjających warunków to akurat chyba nie byłaby ta najlepsza cecha narodu polskiego, bo można tutaj powiedzieć, że w tej chwili ja sobie pozwolę na taką polityczną dygresję. Zdaje mi się, że polski naród akurat bardzo łatwo przyzwyczaja się do kapitału zachodniego, który jednak wykupuje nasze polskie, można powiedzieć, udziały i nasz polski interes narodowy i to jest trochę takie smutne. I może Paweł Majka akurat też wyszedł z tego założenia, że pokazał Polaków jako naród, który wszystko się zrujnowało, więc jak jest, tak jest, jakoś sobie damy radę i nie będziemy się buntować specjalnie, ani nic nowego tworzyć. No akurat tutaj taką ja sobie myśl teraz podjąłem. Zajechałeś polityką, no i teraz pewnie nam skoczy tutaj słuchalność. Tak, albo hejterstwo będzie. Albo jedno i drugie. No to jest też ciekawe właśnie z punktu widzenia analizy narodu polskiego. Był taki pisarz, nie pamiętam teraz jego nazwiska, ale była taka anegdota związana z nim. Otóż poszedł pewnego rodzaju do Urzędu Pracy bodajże. Próbował się dowiedzieć, dlaczego jakieś tam były problemy z dokumentami. No i pani w okienku przedstawiła mu powód, dla którego w zasadzie tak wygląda nasza polska rzeczywistość. Ona powiedziała, że tu jest Polska, tak to już ktoś zrobił i tak to już jest. I w zasadzie to chyba bardzo dobrze ilustruje, jak wygląda ta nasza szara, bardzo horrorowa, można powiedzieć, rzeczywistość. I też myślę, wydaje mi się, powracając do tematu literatury, mianowicie Paweł Majka to też bardzo celnie uchwycił. I oczywiście jest taki moment, wydaje mi się, w jego książce, kiedy jest tam bardzo przygodowo i w zasadzie tej apokalipsy już tak nie czuć. Nie chcę spoilerować, natomiast jest taki moment, kiedy faktycznie dzieje się przygoda, jest dużo akcji, a w zasadzie nic się takie też nie dzieje. I to może być ten moment, kiedy faktycznie tacy czytelnicy jak ty, Krzysiek, mogą z książki troszeczkę zrezygnować. No i mi się udało przez to przebrnąć i zaraz potem się okazało, że książka z powrotem wraca na właściwe tory. Ale jest faktycznie takie miejsce. Ja za książkę na pewno wezmę się i przeczytam ją do cna. Tutaj akurat nie ma wątpliwości, bo tak jak już wspomniałem, jestem, można powiedzieć, fanem Metra 2033, aczkolwiek nie jestem bezkrytyczny i widzę jego braki, widzę też to, że dużo miejsca w tych książkach, to jest takie trochę też lanie wody i trochę jest tego na wyrost, ale bądź co bądź, ciekawa i przygodowa literatura to dla mnie jest. Tak jest, zwłaszcza, że jeszcze tutaj nam wchodzi jeszcze jeden ważny dla literatury trend w ostatnich latach, mianowicie to, że nie wiem, czy masz tę samą myśl, co ja, Krzysiek, w temacie Metra, ale mi się wydaje, że to jest troszeczkę jakby pisanie fanfików. Mianowicie pewien autor wymyślił świat i teraz inni autorzy w tym świecie tworzą swoje własne historie. To jest typowy fanfic. I to jest trend, który obecnie się jakby kulminuje na świecie, bo popatrzcie, moi drodzy, na to, że bądź co bądź sprzedająca się niestety literatura, jaką jest 50 twarzy Greya, powstała jako fanfic Zmierzchu.
co już dobitnie mówi o jej wartości literackiej. Niemniej bije rekordy popularności, czy też biła. Mam nadzieję, że już to jest czas przeszły. W każdym razie jest to taki trend, który się utrzymuje, że teraz jakby fanfiki, które według wielu pisarzy, w tym na przykład Anne Rice, powinny zostać na tej płaszczyźnie fanowskiej, teraz wchodzą w jakąś taką fazę wydawniczą i autorzy też zaczynają je pisać i to jest... I one wchodzą w ogóle w rynek literacki. I czy tutaj też Metro nie jest swego rodzaju takim właśnie fanfikiem, który jest kontynuowany przez innych autorów? Można tak powiedzieć. W ogóle myślę, że też, że Metro za jakieś kilka lat właściwie umrze w pewnego rodzaju śmiercią naturalną albo stanie się czymś takim jak cykl opowieści o Conanie, więc będzie pisanie w koło Macieju o tym samym. Pomysł był naprawdę wyjątkowy i dosyć taki wyrazisty na tle literatury fantastycznej, jeżeli chodzi o Metro 2033, ale tak jak Michał to też trochę wspominasz, teraz rzeczywiście tworzą się takie fanfiki, tworzy się wiele, zresztą to Metro jakby rozrasta się na cały świat i wielu autorów z różnych krajów, w tym właśnie z Polski, pisze opowieści o własnych miastach zrujnowanych przez nuklearną zagładę. Ale co tutaj dużo mówić, ten temat za jakiś czas pewnie się wyczerpie, więc ja tutaj też muszę powiedzieć, że genialnych książek w tym temacie akurat nie znajdzie. I też myślę, że nie ma takiego założenia. Wydawca, który bądź co bądź chce dobrze zarobić na tej książce, chce, żeby też ona była atrakcyjna, dobrze napisana, wybiera wyjątkowych autorów, którzy podniosą ten temat i dadzą czytelnikowi naprawdę fajną przygodę z literaturą, ale tak jak wspominam, to nie będzie nic takiego nadzwyczajnego i po Metrze 2033 jakoś specjalnych arcydzieł się już nie spodziewam. A tutaj jeszcze chciałem wrócić do tematu Łukasza Henela, od którego wszystko się zaczęło. Tak jakby on wymyślił Metro 2033. Tutaj akurat pytałeś, Michał, jeszcze o motywy filozoficzne w książce. Wiesz co, właśnie tutaj akurat bardziej sam już napomknąłem o tych motywach bardziej psychologicznych, aczkolwiek tutaj pewnego rodzaju filozofia poznawcza być może też miałaby zastosowanie, bo chodzi o to, w jaki sposób jednostka odbiera rzeczywistość, którą zastaje. Być może właśnie dla Majora, który tutaj był główną postacią, ta rzeczywistość wyglądała w taki sposób, a być może w istocie była zupełnie inna. Być może te wydarzenia wcale nie miały miejsca, a on sam nie był tym, za kogo się uważa. Tutaj akurat jednocześnie i psychologia, i zaburzenia, można powiedzieć, psychologiczne, i filozofia jakby przenikają się w pewnym sensie takim poznawczo-behawioralnym. Zapewne bardzo wielu z was zna i kojarzy zespół Cradle of Filth. Dla wielu zespół błaznów, dla innych zespół kultowy. Nie ma co ukrywać, jest to jedna z najdłużej i najprężniej działających grup black metalowych, wyrosłych z tych najlepszych, można powiedzieć, dla gatunku czasów, czyli z początku lat 90. Co znamienne, zespół ten na tyle skomercjalizował się i na tyle osiągnął pewnego rodzaju sukces, że stał się, można powiedzieć, autorem jednego z filmów grozy, czyli obrazu Cradle of Fear. I w związku z tym obrazem powstał nawet teledysk do utworu Scorch Earth Erotica. I tym utworem, myślę, że bardzo motorycznym, bardzo melodyjnym i jednym z najlepszych utworów Cradle of Filth, możemy się przez najbliższych kilka minut zacnie uraczyć. Yeah.
Przechodzimy do następnego tematu, mianowicie do Nagrody Polskiej Grozy, czyli Nagrody imienia Stefana Grabińskiego, Nagrody Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego. Nagrody dosyć ciekawej, bo jak rzecz jasna niszowej, tak jak niszowy jest polski horror i ogólnie polska groza, ale jednocześnie robiącej dużo dobrego już samą swoją bytnością, tak przynajmniej uważam. Mogę mówić różne rzeczy jakby nie było organizator. W każdym razie nagroda jest potrzebna i była potrzebna. Nie wiem, czy wszyscy z naszych słuchaczy pamiętają, ale był i cieszę się, że mogę mówić już w czasie przeszłym. Był taki moment w historii parę lat temu, że w fandomie fantastycznym polski horror był traktowany bardzo po macoszemu. Na konwentach byliśmy troszeczkę zepchnięci na taki drugi tor, gdzie sobie byliśmy w takim wsobnym klimacie, i nic się tutaj na tym polu nie działo. Nie było jakby takiej sztamy między większością autorów. Było co prawda rzecz jasna środowisko,
ale no nie było tego wyraźnie zaznaczonego. Moim zdaniem nagroda zrobiła to, że pokazała, jak wielkie jest środowisko polskiej literatury grozy, bo i autorów mamy naprawdę wielu, ponad 50, jakby nie było, nawet nie wiem, czy nie ponad 60-70, którzy aktywnie tworzą tutaj swoje historie i nagroda ma za zadanie ich wypromować, promować polską literaturę grozy. Jako, że to już druga gala rozdania tej nagrody będzie miała miejsce w Krakowie w październiku, pod koniec października, w końcówce festiwalu Kwason, festiwalu grozy Kwason. No i tutaj chciałbym krótko powiedzieć o autorach, których mieliśmy przyjemność poznać w zeszłym roku, którzy wydali swoje książki, swoje powieści. Raz jeszcze przypomnijmy sobie, co w zeszłym roku było wydane. No tutaj możemy zauważyć bardzo dużą aktywność Piotra Kulpy, który wydał 3 książki z cyklu Pan na Wisiołach. Krzyk Mandragory, Mroczne Siedlisko i Trzeba to zabić. Aleksandra Zielińska debiutowała Przypadkiem Alicji, bardzo dobrą książką, bardzo polecam. Dawid Gej napisał Kotku, Jestem w ogniu i razem z Kazimierzem Kyrczem napisali też Wojnę Świrów. Wojciech Gunia zrobił Powrót. I też oczywiście nasza ulubienica polskiej grozy, czyli Magdalena Kołużyńska, wydała pierwszy tom z cyklu Alwetor, Białe Miejsce. No i jeszcze zostały nam 2 panów, mianowicie Piotr Rozmus ze swoją Bestią i Stefan Darda z Bisami 2. I na koniec Olga Haber, nasza wschodząca gwiazda literatury grozy, wydała powieść Oni. Takie książki mogliśmy przeczytać. Mam nadzieję, że wszystkie już macie przeczytane, bo ja przyznam, że nie. Ale już niedługo będę miał. To będzie konieczność, ponieważ będzie trzeba głosować na nagrodę imienia Stefana Grabińskiego, więc tutaj będzie głosowanie zarówno kapituły, jak i zarówno czytelników, z tego co dobrze pamiętam, z zeszłego roku. Nagroda ogólnie polega na tym, że kapituła głosuje 2 razy. Raz z wielkiej liczby książek przecież i opowiadań, których też jest naprawdę spora liczba, kapituła wyłania nominowanych. Z tych nominowanych zarówno kapituła, jak i czytelnicy wyłaniają laureatów w kategoriach powieść i opowiadanie. No i to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, jako że chcieliśmy zrobić coś, aby ta nagroda była jak najbardziej reprezentatywna, jakby oddawała całość rynku, wobec czego mamy tutaj i uznawanie środowiska współautorów i tak dalej, kapituły, i też czytelników, które się bardziej liczy. No to już zależy od tego, co myśli autor i co myślą czytelnicy, prawda? Do dzisiaj nie mogę zapomnieć, jak w zeszłym roku Krzysiek Maciejewski wygrał nagrodę czytelników i kapituły i jakim to było dla niego zaskoczeniem. Dla takich chwil, żeby kiedy widzę, jak autor prawie płacze ze szczęścia, no po prostu tą nagrodę chce się robić. No jeszcze tak krótko o zbiorach grozy napisanych przez pojedynczych autorów. Jest też Stefan Dardas, Opowiem Ci Mroczną Historię, Łukasz Radecki i Robert Cichowlas napisali Pradawne Zło, a Łukasz Radecki Horror Klasy B. W zbiorach opowiadań wielu autorów mamy takie gwiazdki jak Toy Stories, Oblicza Grozy, Księga Wampirów i Krwawnik. Jeśli chodzi o opowiadania, to rzecz jasna nie będę ich wszystkich przypominał, bo jest ich na tyle... jest ich na tyle dużo, że po prostu chyba byśmy was wszystkich zanudzili. Jest to... wykaz jest na polskagroza.pl. Możecie sobie zawsze do niego sięgnąć i zachęcamy też do odświeżenia perełek, a także numerów czasopism z Nowej Fantastyki, z Chora Masakry, z Grabarza Polskiego, cokolwiek tam się znajdzie. Jak widać, polska groza rośnie w siłę i oby tak było. I kto zgarnie w
tym roku nagrodę, no to się dowiemy dopiero. My już kiedyś wspominaliśmy o magazynie Histeria, magazynie co prawda internetowym, ukazującym się w wersji PDF, ale bardzo, bardzo istotnym dla polskiego rynku literatury grozy. Ten magazyn Histeria organizuje raz na jakiś czas bardzo wyjątkowe i ciekawe konkursy literackie. Tak samo jest i teraz. Jeden konkurs można powiedzieć, że wakacyjny, gdyż jego termin trwania ma miejsce do końca sierpnia, a więc już niecały miesiąc. No a co należy zrobić, aby w tym konkursie wziąć udział? Oczywiście konkurs jest dla autorów literatury grozy. Jego tematem głównym jest, tak jak już sama nazwa konkursu wskazuje, pora roku. Konkurs nosi nazwę Cztery pory grozy i właśnie jakaś pora roku musi odgrywać w tym opowiadaniu konkursowym naczelną rolę. Myślę, że nie będzie to trudne, ponieważ każda z pór roku ma swoje wyjątkowe klimaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz polski kraj. Tutaj akurat mamy zarówno i zimę, i jesień, wiosnę i lato. Pory roku nie zlewają się ani nie nachodzą na siebie. Po prostu każda rzeczywiście ma swój charakter, a przynajmniej charakter taki, który zawsze w jakiś sposób mamy w pamięci. Mamy też dosyć ciekawe jury konkursowe, w skład którego wchodzą Jacek Brzezowski, Łukasz Radecki, Alicja Rywart i Sebastian Sokołowski. No, myślę, że to jest dosyć zacne grono, które sprawi, że teksty będą dobrze ocenione. To są ludzie, którzy na pewno się znają. Tak jest. No, a nie tylko się, ale na literaturze. Tak. Natomiast dla tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, oczywiście są też przewidziane nagrody. I tutaj możemy wyróżnić takie jak pierwsze miejsce, w którym oczywiście wyróżniona jest publikacja we wrześniowej Histerii, ale także nagranie słuchowiska przez Tchnienie Grozy, czyli bardzo zacny kanał, i też wybrana koszulka ze sklepu Dead Can Talk i książka Cztery pory roku Stephena Kinga, którą chyba wszyscy kojarzą. Kolejne miejsca, można powiedzieć, różnią się tylko odejmowaniem różnego rodzaju elementów od pierwszego miejsca. Właściwie chodzi o to, że chyba wszystkie cztery bodajże miejsca, które są tutaj przeznaczone dla zwycięzców, będą nagrodzone publikacją w magazynie Histeria, więc to jest to, o czym mówiliśmy już w pierwszej audycji, że jesteśmy właśnie zawsze ciekawi tych zwycięskich opowiadań, a tutaj będziemy mieli okazję je swobodnie przeczytać w magazynie tym już, który będzie zapowiadał pewnie jesień. A więc jedną z pór roku, o których tutaj również mowa. No i tak mi się wydaje, że chyba te cztery pory roku Stephena Kinga tutaj pewnego rodzaju były inspiracją dla, można powiedzieć, twórców konkursu. No, tytuł na pewno od razu się kojarzy. Natomiast no, znowu mamy Histerię. Znowu konkurs od Histerii. Przyznam, że imponuje mi coraz bardziej państwo redaktorstwo z tego pisma i coraz bardziej ciągle pytam sam siebie, czemu ciągle tego pisma nie ma na papierze? No proszę, redaktorzy drodzy, przynajmniej no, troszeczkę, no kupiłbym, naprawdę kupiłbym taką dobrą Histerię na papierze. Miałem ostatnio przyjemność być na koncercie grupy muzycznej Nothing Serious. Jest to grupa, w której udziela się także i moja przyjaciółka. Asiu, pozdrawiam cię serdecznie. I też jeden z jej kawałków bardzo przypadł mi do gustu w klimacie grozy. Nazywa się on Insomnia. Polecam też ogólnie zainteresować się Nothing Serious, choć oni nie do końca grozowo sobie poczynają, bowiem są to bardziej klimaty irlandzkie. Natomiast Insomnia jest ich autorskim kawałkiem, który właśnie swoją tematyką nawiązuje bądź dotyka mroku i tych takich głębszych tonów, które zawsze lubimy w kulturze grozy. Także więc teraz tutaj na naszej antenie Insomnia. Thank you.
O horrorze można sobie gadać i stękać, pisze Tomek Siwiec na swoim blogu. No i może ma rację nawet. Jako inicjatywa horrornews.pl, inicjatywa także informująca o tym, co się dzieje w środowisku horroru, chyba bardziej też filmowego i też światowego, Tomek wydaje otóż nowe pismo. Zaraz po Horror Masakrze, Krypcie i Trupim Jadzie zdecydował się wydać nowe czasopismo grozy, tym razem pozbawione opowiadań. Dosyć ciekawa i no, kontrowersyjna decyzja, a ukierunkowany na publicystykę. I chyba tak z tego, co się orientuję, będzie to publicystyka szła w stronę filmowego horroru. Co sądzisz, Krzysiek, o tym nowym posunięciu Tomka? Znaczy tak, ja muszę powiedzieć szczerze, że ja bardzo lubię publicystykę, bo jest to zawsze bardzo interesująca wymiana zdań. Różne, można powiedzieć, wizję pewnego rodzaju twórczości, z którą się spotykamy. No i ja jestem za takim pismem jak najbardziej. Zresztą lubię czytać często felietony zamieszczane w magazynach i nie tylko samymi opowiadaniami się żywić. Sam zresztą gdzieś tam, gdzieniegdzie próbowałem różnego rodzaju takich publicystycznych swoich tekstów umieszczać. No ale... No, czas mi teraz ostatnio nie pozwala, dlatego tym bardziej lepiej zająć mi się jest naszym misterium grozy, żeby tutaj móc swoje zdanie na różne tematy wyrażać. Tomek właśnie zrobi chyba coś takiego, co myślę, że powinno przyciągnąć uwagę wszystkich maniaków grozy, aczkolwiek boję się tutaj, że no jednak większa jakby rzesza osób to czytelnicy opowiadań mimo wszystko, tych strasznych historii. Ciekaw jestem, na ile zadziała to na młode osoby, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o starych wyjadaczy horroru, to myślę, że oni będą tym bardzo zainteresowani. Zresztą taka publicystyka w internecie, co i rusz na różnych stronach się pojawia, czy to na horror online, czy chociażby okiem na horror, właśnie to dużo tego jest tak naprawdę. Więc tutaj... Wszystko się okaże. Ja jestem przynajmniej osobą, która trzyma kciuki, no i zresztą za chwilę będziemy mieli okazję o tym z Tomaszem Siwcem porozmawiać w naszej coaudycjowej korespondencji. Tak jest. Natomiast no ja muszę przyznać, że jestem troszeczkę zaniepokojony. To znaczy, jak najbardziej kibicuję inicjatywie i też chętnie kupię taki numer, ale... Czy to może się utrzymać? To jest dobre pytanie i uważam, że no Tomek będzie miał tutaj problem z tym, żeby takie pismo się utrzymało. Jak najbardziej publicystyka jest potrzebna i oczywiście takie pismo też było fajnie mieć, ale jak tutaj Krzysiek wspomniałeś, jest tego bardzo dużo też w sieci i jest bardzo dużo portali, które też się tym zajmują. Czy nie lepiej by było po prostu zrobić porządny, horrorowy portal z publicystyką? Znaczy, jak najbardziej pismo jest fajne. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko przenosić na papier, o czym mogą się co roz przekonać redaktorzy histerii. Natomiast no nie jestem pewien, czy to po prostu zadziała, czy to będzie miało na tyle duże pole rażenia, żeby pociągnąć więcej niż parę numerów, a takiego pisma grozy chcemy, takiego, które będzie jak nowa fantastyka dla środowiska fantastycznego. Ja tutaj bym jeszcze tyle dodał, że publicystyka taka miałaby mocny sens wtedy, kiedy teksty tam zamieszczone byłyby naprawdę długie i bogate. Bałbym się tego, żeby to pismo nie zamieniło się w pismo jakby pełne recenzji właśnie, bo to, jak już Michał tutaj wspomniałeś i ty, i jak ja już napomknąłem, tego jest bardzo dużo w sieci i właściwie o nowościach filmowych zaraz chwilę, moment później mamy już masę różnego rodzaju opinii, recenzji w internecie, możemy sobie je znaleźć na wielu, wielu naszych ulubionych stronach, a tutaj myślę, że taką jakby
takim jakby najważniejszym elementem tego pisma powinny być mocne, publicystyczne artykuły o bardzo rozbudowanej treści, tak jak to na przykład było w piśmie fantastycznym Czas Fantastyki. Tam też nie było opowiadań, czy tam były gdzieś jakieś znikome teksty, ale wszystko było nastawione na publicystykę, ale publicystyka była na przykład poparta przypisami, były to teksty takie, można powiedzieć, w pewnym sensie naukowe i myślę, że gdyby takimi tekstami nowe czasopismo Tomasza jakby się zajęło, byłoby to dużo lepsze niż na przykład właśnie pisanie recenzji, opinii i tak dalej, bo na przykład chociażby już można powiedzieć, że w Grabarzu Polskim bardzo dużo tego typu tekstów mamy, a Grabarz Polski nie wyszedł na papierze. I tutaj też w tym temacie żałuję, że Grabarza Polskiego nie mogę sobie poczytać, trzymając go w rękach. Niemniej potrzeba nam pisma, tak jak już Krzysiek wspomniał, z mocną publicystyką. Marzy mi się coś takiego, takie pismo, które będzie naprawdę mocno komentowało naszą polską rzeczywistość grozy. I może nie tylko polską rzeczywistość grozy, ale ogólnie polską rzeczywistość nawiązując do grozy. Popkultura zawsze jest w pewnym sensie odbiciem naszej rzeczywistości. Dlaczego właśnie takiego pisma by nie zrobić? Mocno komentującego rzeczywistość w sposób grozy i też po prostu pisma, które pokazuje całą kulturę grozy. I o tym mówi. Zobaczymy, co też ma do powiedzenia w tej sprawie sam zainteresowany, czyli Tomek Siwiec, do którego właśnie dzwonimy. Halo, Tomek. Halo, Tomek. Tomek. Tomek, słyszysz nas? Ej! Tomek! O cholera! Co się o cholera! Dzieje? Ej, no co się dzieje? Tomek! No. Chyba straciliśmy kontakt z Tomkiem. Straciliśmy kontakt z naszym korespondentem, niemniej mamy od niego łącze telepatyczne i tutaj Krzysiek załapał kontakt, także on opowie, co też Tomek chciał nam powiedzieć, a przynajmniej w małym skrócie. Tak wygląda łącze telepatyczne. Okej, w takim razie z Tomkiem Siwcem nie spotkamy się w tym tygodniu, spotkamy się w takim razie za dwa. Będzie miał dla was z pewnością kilka nowości z własnej stajni, można powiedzieć, z własnego obozu, ale również kilka jakby opinii na to, co nowego w grozie się działo. No ale to już wszystko należy do Tomka, a z naszej strony będzie przede wszystkim warto przypomnieć o nadchodzącej książce, która wychodzi spod znaku Horror Masakry. Będzie to zbiór opowiadań 11 grzechów głównych, pisany wspólnie z Tomaszem Czarnym. No znając twórczość obu panów, zarówno Tomasza Siwca, jak i Tomka Czarnego, będziemy mieć do czynienia z naprawdę poważnym horrorem ekstremalnym z wysokiej bądź niskiej, jak to uważa, w każdym razie bardzo krwawej i bardzo mało subtelnej półki i zobaczymy, co też ten zbiór przyniesie, zwłaszcza, że no, to będą teksty bez pardonu, tak zwane, obnażające wszystko, co obnażyć się da i też z tego związku bardzo ciekawe, bo obaj panowie nie będą się niezwykli się cackać z rzeczywistością, po prostu opisuję wam dobrze, krwawo i bez zbędnych fatałaszków. Tak więc z tego, co ja usłyszałem, już jutro będą w rękach Tomka egzemplarze 11 grzechów głównych, więc zapewne z końcem tygodnia będzie można już po nie zgłaszać się do wydawnictwa Horror Masakry. Niestety kontakt niedany nam był dzisiaj z Tomaszem Siwcem, za to z drugiej strony możemy się wreszcie porozumieć z drugim naszym korespondentem, który do tej pory miał tylko jedno wystąpienie w Misterium Grozy, z Sebastianem Sokołowskim z Okiem na Horror. Po długiej nieobecności wreszcie witamy się z Sebastianem Sokołowskim, naszym korespondentem, który, no, miejmy nadzieję, przez ten długi czas nazbierał nam tutaj troszeczkę nowinek. Witaj Seba, jak tam u ciebie? Cześć, witam wszystkich, witam was chłopaki. No, wbrew pozorom tych nowinek aż tak dużo nie ma, chociaż jest kilka ciekawych tematów. Wiadomo, okres wakacyjny i chyba wszyscy odpoczywali, także w wydawnictwach na przykład
też za dużo się nie działo, przynajmniej tak ja to widzę. Ale jest kilka ciekawych tematów, o których warto porozmawiać, także fajnie, że możemy ponawijać. W horrorze zawsze się coś znajdzie. Tak, nawet w sezonie urkowym horror jest chwytny. No dokładnie, są przecież czas konwentów i tak dalej, także na pewno coś tam się dzieje. To co, od czego zaczniemy? Nowości, czy może o pewnej akcji, która mnie zaciekawiła bardzo w necie? Wiesz co, akcja mnie bardzo ciekawi, więc zacznijmy od nowości. Dobra, a więc tak, chyba taka lipcowa najmocniejsza premiera pod koniec lipca, wyszła w końcu książka Olgi Habel Wyklęci, rozmawialiśmy jakiś czas temu i miała być premiera chyba tam bodaj w czerwcu, jak nie wcześniej, no ale troszeczkę się obsunęło wideografowi i książka się pokazała. Gdzieś usłyszałem, że zbiera całkiem dobre recenzje, my niedługo też się za nią weźmiemy, także będzie można sprawdzić, jak tam Olga się rozwinęła po swoim debiucie, jeżeli chodzi o powieść grozy. Ukazał się w końcu także Kot Himmlera Przemka Piotrowskiego, to o czym rozmawialiśmy podczas ostatniej audycji, gdzie miałem przyjemność gościć u was na antenie. Wyszedł to też jedna z tych ciekawszych dla mnie książek. Tak, na pewno, bo to jest zresztą o tym już mówiłem, ale to jest fajny temat gdzieś tam powiedzmy takiego horroru militarnego, powiązanego z dosyć mocną powieścią sensacyjną. Replika wypuściła w końcu Sissy Slayer Mastertona i jeżeli chodzi o Zyska, to Wyspa Zombie, bardzo fajny tytuł, jeszcze nie czytałem. Austin Steen facet się nazywa i myślę, że to może być też bardzo fajna książka, szczególnie dla wszystkich, którzy lubią jakichś ożywieńców. No, czyli także... czyli ty. I jeszcze jeden bardzo fajny tytuł. Nawiedzony hotel Wilkie Collinsa. I tutaj chciałem troszeczkę dłużej powiedzieć. To jest wydawnictwo Zyski Spółka. Oni zaczęli wydawać te klasyczne powieści grozy. Powieści gotyckie i typową tą grozę. Bo przecież mieliśmy ostatnio premierę Le Fanu w ciemnym zwierciadle. Była Oscara Wilda książka Poty Doriana Greya. W tej chwili chyba, jeżeli się nie mylę, na dniach wyszedł Golem. Także to jest warte zauważenia i to bardzo mi się podoba właśnie w Zysku. Te książki są naprawdę perfekcyjnie i pięknie wydane. Wszystkie są w twardej oprawie, jest obwaluta, jest bardzo ciekawa szata graficzna. Książki są szyte na dobrym jakości papierze i chciałoby się po prostu, żeby wszystkie powieści były tak wydawane w Polsce. No, ja rozumiem, że troszeczkę tutaj koszta zakupu idą w górę, prawda? Ale myślę, że przy tej klasyce warto tam się szarpnąć o te kilka złotych więcej i naprawdę świetnej jakości kupić i zaopatrzyć się w rewelacyjne powieści, które zawsze warto sobie odświeżyć, prawda? Mm-hmm. No przede wszystkim, tak jak mówisz o Golemie, właśnie zaskoczyłem się, że teraz wyszedł w nowym wydaniu i bardzo fajnie. No ja co prawda mam już dwa wydania Golema, więc teraz trzecie nie zaszkodzi. To znaczy, ja powiem szczerze, że nie mam żadnego, wstyd może, ale nigdy jakoś nie było okazji się zaopatrzyć, ale chyba, jeżeli dobrze kojarzę, tam chyba z jednego wydawnictwa jest w miękkiej oprawie, z drugiego w twardej, bodaj, tak, no ale to namawiam też, żebyś kupił sobie w takim razie tego zyskowego, będziesz miał taki pełny komplecik, nie? No i jeżeli chodzi, to tak pokrótce w gruncie rzeczy o te nowości, bo kilka rzeczy tam się jeszcze takich pojawiło, ale nie chciałbym zabierać za dużo czasu. Fakt, że też ja troszeczkę z okiem gdzieś tam wyłączyłem się z tej grozy na lipie ze względu na jakieś tam historie związane z literaturą kryminalną. Organizowałem 3 spotkania w gruncie rzeczy, dlatego też mam świadomość, że troszeczkę tam ten temat zaniedbałem, ale teraz zaczynamy na nowo, groza będzie rządziła, także... naprawdę będzie się działo, jeżeli chodzi o oko. No, czekamy na to. No, będzie. Także, jeszcze jedną. Przeciek taki niby super tajny, ale już gdzieś tam jakieś newsy się pojawiają. We wrześniu, na początku września, chyba 15, jeżeli się nie mylę, SQN wypuszcza następny tom The Walking Dead. Także fajny tytuł. Zresztą ci, którzy czytali, znają nie tylko temat serialu, ale także z książek SQN-a, no to myślę, że się ucieszam, jak o tym usłyszę.
No ja już się cieszę. No, właśnie czytałem te do tej pory, które wyszły i, no i bardzo fajnie uzupełniają to uniwersum, tym bardziej, że no, wydają się dużo ciekawsze od serialu. No tam chyba też, jeżeli chodzi o serial, to chyba ten nowy sezon też jakoś teraz będzie wskakiwał, prawda? Nie. No na jesień chyba, w październiku bodajże, bo tak zazwyczaj jest. Aha, a mówisz jeszcze o nowym serialu, tym drugim, tak? Bo... Nie, o Walking Deadzie, bo to chyba jakieś zajawki. To Walking Dead, tak, to będzie w październiku, ale jest jeszcze druga seria teraz, Fear of the Dead, jest w każdym razie, będzie drugi sezon alternatywny dla Walking Deadów, czyli o tym, jak się to wszystko zaczęło. Może wreszcie zrobią coś dobrego. No ja na to liczę. No ja się zabieram cały czas, żeby Wirusa obejrzeć, bo już chyba drugi sezon leci. No ja właśnie oglądam drugi teraz. I jak tam? Trochę ciężko, ale da się. Mówicie o tym wirusie zrobionym przez Del Toro, tak? Tak. A to jest kupa straszna. No, da się, no. To tak sobie... Znaczy, trailerek był bardzo ciekawy z tego. No, na trailerach jak najbardziej, natomiast obejrzałem parę odcinków i odsunąłem to od siebie jak najdalej. Druga seria jest, kurczę, drętwa aktorską, można powiedzieć, jeszcze bardziej niż pierwsza, ale historia się toczy i... No, ja sobie jakoś tak raz na jakiś czas zapodam. Czy wiecie, ja liczyłem na porządną grozę medyczną, a dostałem jakieś wampiry. jakieś klisze straszne. Nie, nie podoba mi się zupełnie. Teraz nie wiem, czy siadać, czy nie siadać. Muszę samemu ocenić w takim razie. No dokładnie. Słuchajcie, bardzo ciekawą akcję jakiś czas temu Empik przeprowadził. Ja osobiście sam tej sieci nie za bardzo ją uwielbiam. Wolę kupować gdzieś tam w księgarniach naszych rodzimych przedsiębiorców, ale oni wspierajmy nasz przemysł, nasze dobra narodowe, naszą kulturę, prawda, i niech ta kasa zostaje tutaj. Tak, już dzisiaj taki nawet w audycji to, było. No, ale oni wymyślili coś takiego, że zrobili 100 książek, które trzeba przeczytać. I ludzie zaczęli głosować, prawda, i wszystko było fajnie, bo jeżeli chodzi, powiedzmy, o thriller i o grozę, to gdzieś tam chyba też było połączone z kryminałem po części, no to na przykład właśnie wspomniany Kod Himmlera Piotrowskiego stał bardzo wysoko, chyba coś tam koło pierwszej trójki, jeżeli chodzi. Zdeklasował nawet Kinga w pewnym momencie, prawda? Później Roberta Schmidta książki też chyba, on tam w kilku kategoriach, też pierwsze miejsce, chyba tam trzecie, to jest z kolei 40 z najlepszych dotychczas w Empiku będących i tak dalej. Stefan Darda dosyć wysoko, Piotrek Rozmus. Także bardzo fajnie się zrobiło, że fani gdzieś tam się uaktywnili tej literatury grozy i dreszczowców ogólnie. I tam aż, powiem wam, zagłosowałem na jeden czy dwa tytuły, gdy nagle przeczytałem na Facebooku właśnie Roberta Schmidta, że no sorry, ale to tak pięknie nie wygląda. A mianowicie były dziury ogólnie w systemie takie, że można było sobie usiąść i tam, jak ktoś miał północy i dużo kawy, to mógł tam klikać ile wlazło. No i ta książka klikana bardzo ładnie szybko rosła. I było kilku modeli chyba, którzy też to wyczaili, bo właśnie Schmidt o tym pisał, że jak on naklikał swoją czy tam jakąś książkę do sprawdzenia i przeskoczył przez tam powiedzmy trzech kolesi, no to nagle te pani, w cudzysłowie, tych myśli, które zostały zesklasyfikowane niżej, zaczęli się uaktywniać bardzo mocno. I znowu było, wiesz, palcie do góry, nie walka. Także jeżeli MP chciał zrobić coś takiego, że naprawdę tych pokazać to najlepszych książek, prawda, jakie wypuścili, jakie są warte przeczytania, to udało im się chyba tylko to połowicznie, bo może faktycznie tam są fajne, mocne tytuły, ciekawe tytuły, bo przecież gatunkowo to nie tylko groza i thriller, ale też i wszelkie inne powieści. Ale jeżeli chodzi o miejsca, widziałem, że na Facebooku między innymi wielu pisarzy tam wrzucało, dzisiaj jestem pierwszy, dzisiaj jestem trzeci i tak dalej, to chyba tymi miejscami nie ma co za bardzo się przejmować, bo no jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że ktoś sobie pomógł bardzo mocno. Powiem ci, że chyba czytaliśmy ten sam wpis u Roberta. Możliwe. I też właśnie powiem ci, że też zauważyłem tą tendencję, że te książki tak tam latały jak chciały w zasadzie. I znaczy, czego by oczekiwać od bądź co bądź plebiscytu, tak?
ale z drugiej strony no ta dziura, która pozwalała jednej osobie w zasadzie przyklikać daną książkę, no to tak średnio. No dokładnie, troszeczkę im to nie wyszło. No ale mimo wszystko, to z tego co ja się orientuję, zakończyło się, że kilka fajnych tytułów z powieści w kręgu naszych zainteresowań było dość wysoko i... No i z tego chyba trzeba się cieszyć, że, bo nie podejrzewam, żeby tam na przykład, nie wiem, Stefan Dauda siedział, prawda, i klikał po nocach, facet... Ale ma maniakalnych fanów być może. A chyba, że ma maniakalnych fanów, którzy to wyczaili, ale to ja myślę, że byłby wtedy zdecydowanie wyżej, bo on tam coś koło 70 miejsca i no szkoda, że nie wyżej, ale tutaj akurat w tym przypadku fajnie, że tak się skończyło, że jest troszeczkę tych powieści... Tak, ja właśnie też oglądałem te zestawienie tych 100 książek i w sumie no, nie wypada to tak najgorzej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o taką komercyjną sieć, jaką akurat Empik jest i do której wiadomo, jacy tam ludzie mogą się dochrapywać, ale no, tak jak wspomniałeś, no, parę fajnych pozycji ja też tam wynalazłem i to niektórych młodych autorów. O, no właśnie, o, i to było zaskakujące na przykład właśnie. Już tam debiut, prawda? Debiut, a goście już na pierwszym miejscu, nie? Ale okej. Zwłaszcza, że tych książek często też nie ma na półkach w Empiku, a tutaj nagle zdobywałem jakieś miejsce, prawda? A, no, to jest inny temat, nie? No, ale fajnie, gratulacje, wiesz, gratulacje dla autorów, dla wydawnictw. Jest to jakaś forma reklamy na pewno, jeżeli to jest polski pisarz i pisze powiedzmy gdzieś tam powieści grozy, czy deszczowce, czy jakieś inne tematy, no to no, trzeba kibicować, nie? Rynek taki jest, czy wszelkie metody są dozwolone, trzeba walczyć, nie? No, także tyle, jeżeli chodzi o Empik akurat w tym przypadku. Mm-hmm. Sebastian, no bo tak, co nam zostaje jeszcze na kolejny temat naszej korespondencji? Co, trzecie urodziny Okiem na Horror się zbliżają bodajże, z tego co ja słyszałem i wiem? A tak, zbliżają się. Trzeba o tym powiedzieć. 100 lat, 100, nie, to jeszcze za wcześnie. Nie, na to jeszcze czasu. Ja nie wiem, czy tyle dam rady, od tego trzeba zacząć, Michał, także spokojnie z tym stuleciem. Znaczy w gruncie rzeczy one powinny być w listopadzie tak naprawdę, powiem szczerze teraz, jednak ja nienawidzę tego miesiąca, to jest tak obły i nijaki i monotonny miesiąc, że powiedziałem, robimy to we wrześniu, kiedy ludzie naładowani po wakacjach, prawda, przed stresem związanym ze szkołą, będą mieli taką odskocznię, gdzie będą mogli wygrać książki, a książek będzie do wygrania dosyć dużo. Powiem szczerze, chciałbym nazbierać około 200 tytułów, czy tam egzemplarzy. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będzie na pewno będzie grubo ponad setka. Bardzo się cieszę, że też udało się namówić tutaj do współpracy, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy główne wydawnictwa w Polsce, które gdzieś tam będą patronat miały na tę całą akcję, bo mamy i Pruszyńskiego, i Zyska, i Wideografa, i Replikę, jest SQN, jest Wesper. Czekam jeszcze na odpowiedzi od kilku wydawnictw. Myślę, że przychylą się jak najbardziej tutaj do mojej prośby, żebyśmy razem troszeczkę podziałali. I plan jest ogólnie taki, żeby też tam nie zanudzać słuchaczy. Od 1 września do 30 września lutujemy codziennie konkursy. Codziennie od kilku do kilkunastu książek będzie do wygrania. Będą to konkursy, od razu mówię też, bo ostatnio ktoś mi zarzucił, że troszeczkę tych konkursów robię na zasadzie kliknij polub, prawda, a może wygrasz. Będą takie, ale będą też konkursy dla osób, które są bardziej ambitne, czyli będzie to związane z fotografią, z jakimś pisaniem właśnie z tych tekstów. Wtedy nie będzie jedna książka do wygrania, a powiedzmy na przykład cały pakiet Stefana Dardy, czy Kulpy na przykład, czy kilka książek Mastertona. Także będzie się działo cały wrzesień, mam nadzieję, będzie głośno, jeżeli chodzi o Oko. No i zapraszam do udziału wszystkich. No to będzie się działo, no gorący miesiąc się zapowiada w takim razie. No i cóż, no myślę, że wszyscy będziemy świętować i jak najbardziej słuchaczy też zapraszamy do tak, będziemy aktywnego pewnie komentować udziału. To we wrześniu. Okej, okay. To ja może wtedy, nie wiem, będę tylko słuchaczem. Nie, bo jako strona ciężko mi będzie, wiesz. Ale nie, to zawsze będziesz mógł tam naganiać, wiesz, naciągać ludzi, nie, na konkursy. Tak powiedziałem, nie, wszelkie metody są dozwolone, także jasne, że tak działamy.
Okej, okay, panowie, tyle z mojej strony, z tego co sobie tutaj wynotowałem. To chyba wszystko. No to w takim razie my, mam nadzieję, słyszymy się następnym razem, może za 2 tygodnie i mam nadzieję, że tak już będzie. No i cóż, w takim razie szykujemy się. No? No myślę, że tak, bo tutaj wróciłem gdzieś tam z tego Haiti, gdzie byłem ostatnio, jeżeli chodzi o słyszalność i jakość dźwięku. Zaopatrzyłem się w nowy, rewelacyjny sprzęt pewnej firmy za 19 zyka, także mam nadzieję, że słychać mnie lepiej i będę częściej. 19 to dobra liczba, jak mawia King, więc jak najbardziej chyba. No jeszcze po przecinku było 90, ale to już tam mniejsza w tym. A to też jest 9 w tym, więc jest okej. Okay. W takim razie wszystkiego dobrego, Sebastian, i słyszymy się być może za 2 tygodnie, a urodziny Okiem na Horror będziemy, tak jak mówię, komentować. Trzymaj się. Fajnie. Do zgadania. No hej. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Do zobaczenia też. A, bo Michał, słyszałem, no, że na Kopernikonie będziesz, tak? No, tak się postaram. Znaczy, postaram się oboje. No to i do zobaczenia w takim razie. Tak. No to do zobaczenia. No to hej. No na razie, cześć. No, hej. Cześć. Co do Misterium Grozy, to nie tylko samą literaturą, jak wiadomo, żyjemy w naszej audycji. Co i rusz staramy się zaprezentować wam zacne utwory związane z tym klimatem muzycznym. Dzisiaj mamy jedną z takich propozycji, która trafiła do nas dzięki jednemu z naszych fanów, który jest twórcą tejże muzyki i który nadesłał nam kilka swoich utworów do obejrzenia na YouTubie. My was też tam będziemy odsyłać, ale to o tym jeszcze za chwilkę, bo teraz z kim mamy do czynienia? Mamy do czynienia z projektem muzycznym o nazwie Raban Zdziczały Obszar. Sam twórca projektu swój styl określa jako punk rap. No i faktycznie jest to tutaj bardzo mroczna, bardzo brudna taka muzyka, złożona z bitów i sampli muzyki elektronicznej z różnych lat, ale w większości z tych mrocznych 80-tych, 90-tych. Sam twórca mówi też, że tworzy różne rzeczy w tak zwanym duchu DIU, czyli zrób to sam. A więc tutaj już możemy sobie mieć świadomość, że tworzenie takiej muzyki jest niezwiązane z tym nurtem profesjonalnym, ale nurtem bardzo, bardzo podziemnym, co oczywiście da się odczuć, ale dzięki temu mamy właśnie taki mroczny klimat rzeczywiście grozy. Poza właśnie samą muzyką bardzo istotny jest obraz w tym wszystkim. Tutaj w obrazie mamy bardzo wiele mieszanek filmów, czy to horrorów, czy to filmów fantastycznych, przede wszystkim z lat 80., 90. No, ogląda się to naprawdę niesamowicie, jeżeli ktoś uwielbia klimaty bardzo, bardzo drastyczne, makabryczne, wręcz gore, a nawet i gorsze. Więc tutaj akurat będziemy mieli dla was coś dla ludzi o bardzo, bardzo mocnych nerwach i takich ludzi zapraszamy pod kanał YouTube i tam wyszukać można będzie użytkownika Zdziczały Obszar, bo na jego właśnie playliście będzie znajdować się kilka takich bardzo, bardzo makabrycznych filmów z bardzo taką chorą, można powiedzieć, muzyką. Dziś będziemy mieli dla was jeden taki utwór, ale tutaj widzę, że Michał jeszcze rwie się do jakiegoś dodania swoich 3 groszy. Tak jest, bowiem to jest nie tyle, nie, to, nie, to jest dopiero początek naszych zmagań, boż też prezentacji muzycznych. Mianowicie, jeśli macie jakieś swoje utwory, które chcielibyście zaprezentować, jeśli macie znajomych, którzy chcieliby zaprezentować swoje utwory w naszej audycji, to jak najbardziej zapraszamy. Będziemy sukcesywnie je okazywać. Oczywiście najlepiej, jeżeli te utwory są związane z literaturą i klimatem horroru, czy też fantastyki. Co się rozumie samo przez się. Wszystkich chętnych do kontaktu z Rabanem odsyłamy do YouTube'a i kanału Zdziczały Obszar, o którym już wspominaliśmy, jak i również ewentualnie dla tych, którzy chcieliby się skontaktować już bezpośrednio z autorem, to podaję adres mailowy kadawer1@wp.pl. Kadawer pisane tak jak mówię, a więc bardzo po polsku, czyli K i W. Żaden cadawer przez V, tylko kadawer1@wp.pl.
Dziś przed wami dwa utwory Rabana: Motoryzacja, a zaraz po niej Psychopaci. Motoryzacja. Motoryzacja. Nekrofilia zajebana. Opon, drzewo, trzask, brak zmiksowany z trupem, krem z benzyn. No tak, nekrofil zginął, kochał swoje auto, więc łączył się z nim na wiesz, to się baną. Tworzywo wytworzy huta i następnego porodówka. Drogi w dziurach, jak umieść puna, samochodowe zabójstwa, autostradowe ludobójstwa. Po lewej wieniec, po prawej kurwa, fan ścigaczy ciężarówki nie zauważył. Efekt braku wyobraźni oraz grawitacji. Motocykl rozsypany, kask rozjebany i mózg rozbryzgany. Zwłoki w koła wkręcone, krew flaki, nogi w rowie na targach, panienki w bikini. Wśród rumien mechanicznych, sportowych, rodzinnych potrzebują benzyny, jak krwi wampiry. Gdzieś tam świry urządzają safari na innych. Ropa z kości zwierząt i szczątek roślinnych. Zatem syf, płoną wiochy, gniją nieboszczyki. Planeta nekrofilii, motoryzacji, pełno rozrywki jak w TV na MTV. Pierdolni se fotkę na tle Lamborghini, zajawka debi. Nie mających pojęcia o swej nekrofilii. Ta armia już się czołga do twych brwi, do twojej krwi. Psychopaci to wśród nas, nigdy nadejdzie czas. Obrócą w pył wasze marzenia i sny, wasze marzenia i sny. W imię zemsty, nie kariery, jej ogień nikogo nie ostrzejcie. Psychopaci jak religią wciąż pomiędzy jawo a snem. Zawieszeni niewolnicy swych obsesji, swe życia poświęcili śmierci. Ilość z tego nie zmieni. Po prostu my pozbawieni po kolejnej rzeźni. Joryu wśród cmentarnych alei. Psychopaci ich siebie. Psychopaci no duch Bożych kontroli. Psychopaci jak kiedy, bo psychopaci są do tego stworzeni. Who wants to be next? I don't. No one else does. Lock your doors, lock your windows. He slipped through windows, slit throats, raped, tortured, and killed. Women and men, young and old, raped, tortured, and killed. Serial killers do on a small scale what governments do in large ones. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Mariusz Wojteczek, Crow Jane. Jak on mógł to zrobić? Żołądek zwija ci się w supeł, a łzy cieknące po policzkach mają słony smak. Łykasz je, zaciskając gniewnie wargi. Pamiętasz każdą chwilę, moment, sekundę. Czemu szef zostawił cię samą? Czemu to cholerne dziecko musiało rozchorować się tej nocy? Spoko, Jane, powiedział. To przecież staliby w walce, znasz ich. Już druga, za godzinę wygonisz ich i zamkniesz. Zarygluj drzwi od środka, żaden pijaczyna ci tu nie wejdzie. A jakby co, to oni cię obronią. Akurat obronili. Pościel pachnie proszkiem do prania. Jest poszarzała, ale czysta, pachnąca. Jeden róg poszwy przetarł się i wyziera z niego nieco zżółknięty materiał kołdry. Łykasz ślinę obolałym gardłem. Skurcz pod prawym okiem przypomina o fioletowym siniaku, zieleniejącym już powoli,
który jednak dalej boli jak cholera. Nie wiesz, jak teraz po tym wszystkim wygląda twoja twarz. Od 3 dni nie spojrzałaś w lustro. Nie chcesz. Miał na imię Marcin i nawet był przystojny. Żaden piękniś, wiecznie niedogolony, z włosami w nieładzie, ale miał to coś, był męski. W końcu robotnik, górnik z czarnym pyłem pod paznokciami i twardymi mięśniami pod koszulą. Nie taki goguś z siłowni, nadmuchany, ale żylasty bardziej, zahartowany, rzeźbiony godzinami charówki na przodku. Podobał ci się i często zagadywał nieśmiało, nie siląc się na sprośne żarty jak koledzy. Ty też mu się podobałaś, aż za bardzo. Łóżko jest niewygodne, ma teraz za twardy. Pokój pachnie środkami antyseptycznymi, jak to w szpitalu. Tylko te pręty za oknem. Padając deszcz wiesza się kroplami na metalowych poprzeczkach. Huśta sekundę, dwie, by opaść z bezgłośnym pluskiem na mokry, blaszany parapet. Okno jest nieszczelne, ciągnie od niego jesiennym chłodem. Ale nie wyrwiesz się. Dla ciebie szczeliny między prętami są za wąskie. Musisz zostać i pamiętać wszystko. Szef cię lubił. Kelnerka tylko, ale nie głupia i nie brzydka. Nie dowalał się. Czasem tylko tęsknie patrzył, jakby nie spojrzał na starzejącą się gderliwą żonę. Ale ręce przy sobie trzymał. Zawsze. Często stawiał cię za barem, jak musiał wyskoczyć, coś załatwić, a barman miał wolne. Niby kelnerka, a nie głupia. Mówił mrugając okiem. I drinka zrobi, i kasę dopilnuje. Czasem jak zostawałaś do zamknięcia sama, to premię dawał. Wtedy też miał dać, dlatego się zgodziłaś. Każdy grosz się przyda. Poza tym przecież był tylko Marcin z kolegami. Podpici mocno, no ale... 13 w kopalni dawali, mieli za co pić. I dlaczego? Dowiedzieli się, że jednak kopalni nie zamkną. Upojenie szczęściem, taką prostacką radością, często bywa gorsze od schlania się alkoholem. Ludziom łatwo zapomnieć, że nie są panami świata. Wtedy też. Oni zapomnieli. Ty pamiętasz. Adwokat ma za duży garnitur i poci się jak mysz. Czuje się nieswojo w towarzystwie kobiet, czy tylko przy tobie? Może to gej, myślisz? Nie obchodzi cię to, szczerze mówiąc. Zadaje pytania. Nerwowo. Ciągle się jąkając. Nie odpowiadasz. Przecież i tak nie zrozumie. Nie wie. Nie widział. Nie pamięta. Ty pamiętasz. Kiedy wszedł za kontuar, dziwnie się uśmiechał. Machnęłaś w jego stronę ścierką, aby poszedł, bo tu nie wolno wchodzić. Też się śmiałaś jeszcze wtedy. Kiedy cię złapał, poczułaś ukłucie strachu. Pierwsze jeszcze delikatne. Potem, czując jego oddech, jego usta na szyi, szepczące, że cię kocha, że pragnie, przestałaś się śmiać. Szeptał, że przecież chcesz. Nie. Nie chciałaś. Tak bardzo nie chciałaś. Był silniejszy. Te mięśnie rzeźbione miesiącami w kopalni, te ręce na twoim ciele pod spódniczką, zawsze mówiłaś, że jest za krótka, ale szef się upierał. Jesteś kelnerką, Jane. Zawsze nazywał cię Jane. Pro Jane, bo lubiłaś starego bluesa. I masz nogi do nieba, to ci zapewnia napiwki, powtarzam. A jak ktoś cię dotknie, to mu ręce połamie. W moim barze kelnerek się nie obłapia. Nie połamał. Stał przy łóżku szpitalnym, patrzył łykając ślinę i nie mógł wydusić słowa. Przyniósł kwiatki nawet. Żałosny skurwiel. Musiał jechać wtedy do Bachora z gorączką? Do gderliwej żony? Musiał zostawić cię samą? Było ich 4. Oprócz Marcina. Najpierw stali, śmiejąc się, dogadując. Potem tylko patrzyli z chorą fascynacją i śliną cieknącą po brodach. Jak debilom, jak zwierzętom. Podobało im się. Potem dołączyli. Wszyscy 4, po kolei, na zmianę. Solidarni, jeden po drugim. Koledzy z odcinka. Nie wiesz, który uderzył cię pierwszy. Pamiętasz ich głosy, twarze. Smród ich ciał, ich spermy na sobie. Pamiętasz, jak się śmiali wychodząc. Była 4 nad ranem. Świtało. Wiesiek, barman z rannej zmiany, cię znalazł. Była 12 w południe. Nie otwarli baru w ten dzień. Dopiero nazajutrz, jak policja już wyszła.
podobno mieli komplet. Nie powiedziałaś nikomu, kto to był. Nic nie mówiłaś. Podobno ich przesłuchali. Wszyscy się wyparli. Wszyscy mówili zgodnym chórem. Tak, byli, spili się jak świnie. Potem poszli. Jeszcze siedziałaś za barem, liczyłaś utarg. Ktoś musiał wejść po nich. Nie wiedzą, nie widzieli. Kurwa, jaka zgodność. Pieprzone poznańskie słowiki. Nie powiedziałaś nikomu, że kłamią, bo co by to dało? Ile mogli dostać, by wystarczyło? Byś nie czuła ich potu, spermy palącej twoje ciało. Ile by musieli siedzieć, byś przestała czuć się brudna? Broń jest w Polsce kupić łatwo, jak ci zależy. Znasz takiego jednego z liceum, teraz jest taksówkarzem. Kiedy spytał, po co ci, tylko na niego spojrzałaś. Przestraszył się tego spojrzenia. Nie pytał więcej, przywiózł pod blok. Makarow jest mały, lekki. Żadna tam armata jak na filmach i mieści się w kieszeni płaszcza, w torebce. Ma magazynek na 8 naboi i załadowany waży niewiele ponad 800 gram. Wystarczy. Odszukałaś ich kolejno. W czasach Google'a to łatwe. Czasem długo czekałaś pod klatką, w samochodzie, skulona, słuchając deszczu. Potem dwa strzały, zawsze dwa. W krocze, później w głowę. Pamiętałaś. W każdej sekundzie, przy każdym pociągnięciu spustu, zawsze patrzyłaś im w oczy, a po pierwszym strzale śmiałaś się. Podobało ci się, jak się wiją. Za oknem ciągle pada. Deszcz ścieka po szybach. Niektóre krople wyłapywane są przez kraty. Jutro masz pierwszą rozprawę. Nie słyszysz dziennikarzy, ale wiesz, że tam są. Na dole, przed wejściem, mokną w deszczu. Skłębiona masa ciał, mikrofonów, obiektywów i kabli. Czekają jak hieny. W końcu zabiłaś ich wszystkich. Całą piątkę. To dobry temat, nie? Może odpowiesz na ich pytania? Czujesz się czystsza? Cold-hearted bloodthirsty.
Misterium Grozy powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze ostatni akcent stałego programu, a więc filmowa polecanka mojego współredaktora Michała Stonawskiego. My oczywiście żegnamy się, zapraszamy na audycję za 2 tygodnie, a najprawdopodobniej już za tydzień o tej porze w ramach Radia Panteon będziecie mogli usłyszeć inną audycję związaną z literaturą grozy, Krwawą kałużę, na którą serdecznie zapraszamy. Tak więc ja już się żegnam i oddaję głos na koniec audycji Michałowi. Mam nadzieję, że byliście z nami przez ten cały czas, że słuchaliście nas na żywo. A jeśli nie, to też dziękujemy. Żegnamy się już w tym 5. odcinku. Dosyć klimatycznie i utworem, motywem, który w zasadzie zna każdy fan grozy, mianowicie motywem przewodnim serialu X-Files. Dodam, że właśnie go sobie odświeżam po raz już drugi, bowiem jak zapewne wielu z was wie, niedługo też czeka nas następny sezon tego wspaniałego serialu, w którym oczywiście powrócą Fox Mulder i pani Scully. A teraz już dobrych snów, dobrych horrorów i samych najlepszych historii, motyw przewodni X-Files. Thank you.